Cześć, witam serdecznie w weekendowym vlogu. Dziś z samego rana zrobiłam sobie włosowy eksperyment i do szamponu dodałam białą glinkę w celu dodania włosom objętości. I efekt naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, ponieważ poza dodaniem tej białej glinki nic innego w pielęgnacji nie zmieniłam, więc widzę, że jest to tylko i wyłącznie efekt po jednorazowym zastosowaniu tej glinki. Włosy są bardzo ładnie odbite od nasady, uniesione i faktycznie nie są takie smętne tutaj na długości, więc mam wrażenie, że faktycznie ta glinka nadała z jednej strony pewnego rodzaju sypkość, a z drugiej właśnie tę objętość, więc na pewno będę sobie częściej stosowała tę metodę. A teraz zabieram się za paznokcie, jak pewnie widzicie, mam już zmatowioną hybrydę i najwyższa pora na zmiany, bo straszę odrostem. Nie tylko na głowie. Pazurki zrobione. Drugi dzień uzyskiwania objętości fryzury tuż po umyciu. Myślę, że całkiem zaczynam rozumieć, o co w tym chodzi, o co zaczyna chodzić moim włosom, chociaż zanim ja się z nimi dogadam, to jest jeszcze naprawdę bardzo daleka droga. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja jako włosomaniaczkę określam siebie od naprawdę wielu, wielu lat, ponieważ systematycznie pielęgnuję te włosy, znam wszystkie te takie zasady pielęgnacji różnych typów włosów, również kręconowłosych, no bo gdzieś tam coś się tym interesuje. Jak Wam już wspominałam, moje naturalne włosy mają tendencję do falowania się, ale właśnie z uwagi na to, że w tym momencie ja mam tak, część włosów, które żyją własnym życiem i drugą część włosów, które doskonale wiem, jak pielęgnować, ale jedno z drugim kompletnie potrzebuje czegoś innego i wychodzi bardzo źle, kiedy próbuje pielęgnować włosy w sposób taki jak dotychczas, albo bo zazwyczaj wtedy te włosy są nadmiernie obciążone, wyglądają na tłuste, przyklapnięte. Kiedy próbuje dodać im objętości, znowu te końce się buntują. Widać, że ta fryzura nie jest idealna, ale wygląda to lepiej niż do tej pory, kiedy próbowałam coś z nimi robić. No i musicie wiedzieć, że ogólnie na przykład obserwuję sobie dziewczyny, które zajmują się pielęgnacją włosów na Instagramie, coś tam, jakieś filmiki sobie oczywiście, coś tam obejrzę, ale nigdy nic systematycznie, bo również posiadam dużą wiedzę, jeżeli chodzi o preparaty do włosów, chociaż po prostu ja się ekspertką od włosów nie mianuję, no bo też moje włosy po prostu nie wyglądają zachęcająco i myślę, że nie mam się co porównywać z niektórymi polskimi włosomaniaczkami. Ale zaczęłam sobie od wczoraj systematycznie oglądać wszystkie filmy Agnieszki Niedziałek. Nieważne, czy na ten temat wiem, czy to jest temat dla początkujących, czy to jest temat o hennie, która już mnie nie interesuje. Oglądam wszystko i wyszukuję właśnie jakieś metody na to, żeby dodać włosom objętości. I powiem szczerze, o mnóstwie z tych metod ja wiedziałam, ale jakoś nie wiem, czy jakiś lęk we mnie wstąpił, czy jakaś taki brak wiary we własne możliwości, ale bardzo mnie te filmy zmotywowały do tego, żeby kurczę popróbować jeszcze raz i coś tam działa i widzę, że faktycznie gdzieś tam zaczyna to na tych moich włosach się sprawować. Więc skoro udało mi się taką ładną fryzurkę w miarę ogarnąć, no to stwierdziliśmy, że jedziemy na zdjęcia. Ale co Wam jeszcze chcę pokazać? Chciałam jeszcze raz wspomnieć o tej pomadce Soul Bioetic, o której już Wam nieraz mówiłam i bardzo ją chwaliłam. Po prostu ten odcień jest odcieniem jak moje usta, tylko ciut ciemniejsze, bardzo ładnie dobrany do całej twarzy, pięknie się komponuje i jest to dla mnie taki nudziak, ale z tą nutą nie beżową, tylko bardziej różową. I ten róż, to co mi się podoba, ta pomadka jest jako kolor koralowy róż i ja się idealnie zgadzam, że ten odcień wspaniale oddaje to, jaka ta pomadka jest. To nie jest typowy koral. Nie widać tutaj takiej wyraźnej pomarańczowej nuty. Jest to róż, ale złamany delikatnie takim ciepłym odcieniem i myślę, że osobom o podobnej karnacji jak moja, czyli po prostu osoby, które mają ciepłą skórę, ciepły odcień i różowe pomadki, zwłaszcza z tym chłodnym tonem, mogą aż tak trupio wyglądać, to właśnie tę pomadkę mogę polecić. I dla mnie to jest taki must have na co dzień. Ja Wam pokażę, to jest drastyczny widok. Ale po prostu, żeby nie było, że ściemniam. Naprawdę ja ją używam na co dzień. Zobaczcie, w tym momencie już jest na maksa wyciągnięta. No i ewidentnie widać, że ja ją codziennie stosuję, bo jest ten odcień naprawdę przepiękny. I to, co strasznie w niej polubiłam, że ona faktycznie nawilża usta. Więc w ciągu dnia nie mam takiego uczucia dyskomfortu, że już się nie mogę doczekać, kiedy zmyję pomadkę, nałożę sobie ochronną, tylko po prostu aplikuję ponownie ten preparat i ja mam uczucie nawilżenia na cały dzień.
I to potrafi być też tak, że w momencie, kiedy na przykład jestem gdzieś poza domem i nie mogę znaleźć pomadki ochronnej, nie wiedzieć czemu w damskiej torebce, wiadomo, jest wszystko i nic, ale na przykład pierwsze w ręce wpadnie mi ta, posmaruję nią usta, nie muszę patrzeć w lusterko, bo to jest tak ładny odcień i tak ładnie stapia się właśnie z moją karnacją, że po prostu nawet nie muszę patrzeć w lusterko, odrobinkę naniosę, jak nawet gdzieś tam ombre wyjdzie, to nie wygląda niechlujnie, pięknie się rozprowadza na ustach i tak nawilża, że ja nie mam od razu potrzeby sięgać po pomadkę ochronną. Oczywiście brzozowa Sylweko jest cały czas moim numerem jeden, wiadomo, z uwagi na to, że ona też działa przeciw opryszczce, no a jesień, wiadomo, rządzi się swoimi prawami, natomiast uważam, że ta pomadka to jest coś, do czego chciałabym wracać systematycznie. Sobie troszeczkę akcesoriów do robienia zdjęć produktowych. Jesteśmy w Dąbrowie Górniczej i tutaj są takie dwa sklepy, które szczególnie lubię. Teddy, a tam dalej w tle Action. Już klimat świąt, ale to, co mnie mega fascynuje, Halloween. Ciekawa jestem, kiedy to do Polski wejdzie. Ja bym nie miała nic przeciwko, żeby udać się na taką imprezę. Mnóstwo pierdoletek do robienia zdjęć. Te pianeczki świetnie nadają się do zdjęć z kawą, dodają takiego uroku. Natomiast, o, te są też fajne. Ja z tych zazwyczaj korzystam, to są takie różowo-beżowo-białe, tutaj są jeszcze z dodatkiem mięty, ale nie wiem czemu ja nie przepadam za zielenią na zdjęciach, jakoś mnie ona potem denerwuje. Natomiast, o, tutaj, laski świąteczne, to też będzie świetnie wyglądać, ale to bardziej zimą. Wtedy niestety nie znalazłam tego, czego szukam, a szukam bardziej czegoś w stylu urodzinowym, ponieważ E-Color będzie niedługo obchodziło swoje 5. urodziny, także od razu życzę im wszystkiego dobrego. Z tej okazji chciałabym też zrobić jakiś ładny post instagramowy. No i dlatego szukam czegoś takiego typowo urodzinowego. Myślę, że w Actionie coś takiego może być. Jak nie będzie, to będzie mały problemik, ale będę szukać dalej. Patrzcie, jakie ładne. To by mogło być ładną ozdobą gdzieś do nagrywania filmów. Właśnie będę musiała coś takiego znaleźć, żeby za siebie postawić, bo kwiaty mi już zaczęły więdnąć na taki czas. Ale zobaczcie tutaj. Do zdjęć produktowych, no, mogłoby to też być ładne. Tylko ja akurat ostatnio prowadzę konwencję taką bardziej rose goldową niż typowo złotą. Znalazłam dział z artykułami takimi urodzinowymi. Popatrzcie, nawet jest ładna piąteczka. Dmuchana, rose goldowa. Jeszcze będę czegoś szukać. To jest też akurat świetne, czyli po prostu zbiornik z helem do napompowywania tych baloników. Jak już sobie tak troszkę nawiązałyśmy do tematu Halloween, to chcę Wam powiedzieć, jakie są moje wspomnienia z tym świętem, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że zawsze marzyłam jako dziecko, żeby udać się właśnie na taką imprezę halloweenową. I było to chyba spowodowane tym, że zawsze miałam kompleksy na swoim punkcie, nigdy nie miałam markowych ubrań, plus ja też byłam z tych dziewczynek, które dość późno zaczęły dojrzewać i ja zawsze na tle moich koleżanek wyglądałam jak takie dzieciątko, więc wydawało
mi się, że kiedybym poszła na imprezę halloweenową, gdzie nie będzie ważne to, żeby być tak fajnie, modnie ubranym i ładnie wyglądać w zrobionym makijażu, tylko chodziło bardziej o tę kreatywność względem wykonanego stroju, to wydawało mi się, że o, tutaj mogłabym zabłysnąć, mogłabym się wykazać, no bo kreatywności nigdy mi nie brakowało. Więc jako dziecko bardzo, bardzo marzyłam, żeby wybrać się kiedyś na taką imprezę halloweenową, no ale ja pochodzę ze wsi, więc ksiądz ambony po prostu mówił, że to jest jakieś zabobonne święto, że to jest czczenie szatana, jakie to jest złe, że przestrzegał rodziców, żeby czasami nie pozwalali dzieciom bawić się w Halloween, więc absolutnie nie było takiej możliwości, żeby na przykład szkoła zorganizowała taką zabawę, czy ktokolwiek z rodziców. No i efekt tego był taki, wtedy była taka, pamiętam, gazeta Trzynastka i tam kupowałyśmy sobie tę Trzynastkę i tam na przykład coś było o Halloween, jakaś tam była książka, Straszna noc Julki, do teraz to pamiętam. Ja tą książkę kilka razy przeczytałam, bo tam właśnie o tym Halloween było. No i to było takie moje właśnie marzenie z dzieciństwa, żeby wybrać się na Halloween. No ale, że wiecie, czas mijał, to Halloween gdzieś tam coraz mocniej do Polski przenikało, chociażby za sprawą tego, że coraz więcej młodych osób wyjeżdżało za granicę. No i mówiło, jak to wygląda, że to nie jest żadne czczenie szatana, tylko po prostu jest to jakaś tam forma zabawy dla dzieciaków. No i pomimo tego, że u nas to nigdy nie było popularne, no to jak byłam w gimnazjum, w końcu szkoła zdecydowała się zrobić dyskotekę halloweenową. Matko, jak ja się cieszyłam na tą imprezę. Niestety tak się rozchorowałam, że spędziłam ten dzień, kiedy była ta dyskoteka, w łóżku z tą straszną gorączką i nie wiedziałam, co się wokół mnie dzieje. Kiedy wyzdrowiałam i przyszłam do szkoły i zobaczyłam na gazetce zdjęcia, jakie ludzie mieli fajne przebrania, w ogóle, że był jakiś konkurs, kto miał najlepsze przebranie, no tak żałowałam, że nie byłam na tym Halloween i to jeszcze dodatkowo spotęgowało to, że ja tak strasznie się napalałam, że muszę na przyszły rok po prostu wybrać się na, jak będzie ta impreza halloweenowa. Wiecie, w małej miejscowości, no to tylko mogłam liczyć na dyskotekę szkolną, na nic innego. No ale fakt faktem przyszedł. Na przyszły rok był ten moment, była ta dyskoteka halloweenowa i pamiętam, że robiłam jakiś tam strój, poszarpałam spodnie, coś tam, byłam taka zadowolona, że w końcu, po tylu latach tego marzenia, że idę na ten Halloween, nieważne jest to, jak wyglądam, co mam na sobie, tylko jakby to, że włożyłam taką własną pracę własnych rąk w ten strój i że będę się dobrze bawić, a nie, że będę znowu miała kompleksy, że każda wygląda lepiej niż ja. No i powiem wam, że skończyło się to tak, że niestety to już było gimnazjum, chyba druga albo trzecia klasa, ktoś wniósł w plecaku piwo i nauczyciele się o tym dowiedzieli. Więc efekt był taki, że dyskoteka jeszcze zanim się rozpoczęła, to się zakończyła ze względu na to karygodne zachowanie. No i właśnie efekt był taki, że koniec końców nigdy nie byłam na żadnej imprezie halloweenowej. I później to już było tak, że gdzieś tam koleżanki, wiadomo, to już był nie ten wiek, żeby się przebierać, już każda była poważna, a ja wciąż nie spełniłam tego swojego marzenia z dzieciństwa. No nie jest to u nas w ogóle w Polsce popularne, natomiast szkoda, bo tak, znaczy szkoda, nie wiem, ja mam do tego takie podejście, że to jest jakaś tam fajna forma zabawy, trochę takiego oswojenia się ze swoim strachem, bo jednak gdzieś tam wydaje mi się, że na przykład dzieciaki, czy nawet osoby starsze, bo jak słyszę czasami wśród znajomych historie na temat tego, że boją się ciemności, no to myślę sobie, może tego typu zabawa pomogłaby trochę się oswoić z jakimiś takimi rzeczami, poza tym każdy z nas jest gdzieś tam zagoniony strasznie w ciągu dnia i takie dodatkowe święto, możliwość celebracji, spotkania się. W ogóle to, że dzieciaki chodzą po domach i proszą o cukierki, to mi się wydaje takie całkiem fajne, bo niektórzy mówią, o, tam dzieci chodzą po domach, proszą o cukierki, a kolędowanie to co, nie? To jest to samo jeszcze, jak kolędują, to się daje pieniądze. Wolałabym dziecku dać cukierki, bo tak mi się wydaje, że na pieniądze każdy młody ma czas i pieniądze też gdzieś tam rodzą czasami jakieś konflikty, bo ktoś tam gdzieś tam więcej dał, ktoś tam gdzieś tam więcej zarobił, a cukierki... Wydaje mi się, że to tak jeszcze bardziej podkreśla to, że jest to dzieciństwo takie beztroskie. Wczoraj odwiedziłam Superfarm i zdecydowałam się na zakup dwóch szamponów Natural Me. Ja już kiedyś, kiedy była ich premiera, zainteresowałam się tymi produktami. Jeżeli się nie mylę, to w ofercie Natural Me są cztery szampony. Przyjrzałam sobie składy i dwa mi nie odpowiadały z uwagi na obecność glikolu propylenowego, natomiast dwa były w porządku. Ja zamierzałam je wypróbować, ale jakoś nigdy wcześniej nie miałam ku temu okazji. Wiecie, że ja też borykałam się z mocnym wypadaniem włosów, więc jak znalazłam szampon, który mi służył, to nie chciałam go zmieniać. No ale że nadszedł ten moment, że stwierdziłam czas na zmiany, a wiecie, ja też jestem taką osobą, która lubi testować nowości, no to przy okazji, będąc w Superfarmie, postanowiłam zerknąć na te szampony. Nie pamiętałam już, które tam mi nie pasowały, które mi pasowały, więc
jeszcze raz przyjrzałam składy. Tylko akurat były dostępne wczoraj w tym superfarmie, w którym byłam, tylko 3 rodzaje szamponów. I jeden od razu zdyskwalifikowałam z uwagi na ten glikol propylenowy. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z tymi glikolami, to w ogóle zerknijcie do odnośnika powyżej, bo tam wszystko macie bardzo ładnie opowiedziane i w taki bardzo prosty, przystępny sposób, że od razu to załapiecie. I właśnie miałam dylemat, czy zdecydować się na wersję dla włosów farbowanych, bo pomimo tego, że ja już włosów nie farbuję, to po prostu chodziło mi tutaj o to, że w składzie jest proteiny ryżu. I po prostu ja w tym momencie tak naprawdę przeglądając to sobie swoje preparaty do włosów zauważyłam, że no mało stawiam na te proteiny i chyba potrzebuję troszeczkę wzmocnić te włosy, no i dodać im objętości, bo przecież o to mi chodzi, prawda? Że ja mam teraz te włosy takie z tendencją do oklapywania, więc potrzebuję trochę protein, żeby dodać te włosy. Ja nie lubiłam zbyt wiele protein w pielęgnacji włosów. Nie lubię nadal, bo to mi puszy włosy, no ale nie można ich unikać całkowicie. Dlatego stwierdziłam, coś z proteinami mi się przyda, więc jak zobaczyłam, że ten szampon je ma, to pomyślałam, okej, bo akurat jak są proteiny w szamponach, to moje włosy jeszcze względnie dobrze na to reagują, czyli nie mam takiego totalnego siana zaraz po zastosowaniu, a czasami jak użyję na przykład jakąś maskę, odżywkę, czyli ten jakby ostatni etap pielęgnacji, gdzie jest ta proteina, niekoniecznie to moim włosom pasuje. Dlatego pomyślałam, szampon z proteiną byłby okej. Gdybyście się zastanawiały nad szamponem na przykład z Sylweko, odbudowującym pszeniczno-owsianym, czemu na przykład na niego się nie zdecydowałam, bo on tam znowu ma tak końską dawkę te protein, że moje włosy od razu są spuszone. Owszem, można to tam potem jakoś próbować niwelować, natomiast na przykład z proteinami szampony z wiankami bardzo pasowały. Na przykład ten do włosów farbowanych, regenerujący, akurat jak miałam bardziej rude włosy, to stosowałam do włosów jasnych i bardzo sobie chwaliłam. Wzmacniający również, tam już jest trochę mniej tych protein niż w tym odbudowującym, natomiast no chciałam coś nowego. No i ta proteina tutaj mnie zaintrygowała, plus mango i podejrzewam, że może mieć ładny zapach. Oczywiście nie wąchałam, bo nie było testera, ale jak już kupiłam, powąchałam, tak. Pachnie mango i to tak naprawdę fajnie pachnie mango. No i właśnie druga wersja to jest do włosów suchych i zniszczonych. No i tutaj podejrzewam, że pewnie będzie ładnie włosy wygładzał, zwłaszcza, że on ma znowu w sobie tutaj skrobię kukurydzianą. I nie wiem, czy wiecie, ale jest taka metoda, że właśnie, że się skrobię ziemniaczaną dodaje na przykład do szamponu, żeby te włosy wygładzić, nabłyszczyć. No i na przykład ja po tej metodzie widzę, że te włosy są bardziej gładkie, sypkie. Robiłam niedawno doświadczenie, dodałam, zresztą wiecie o tym, glinkę i też te włosy były świetne, dlatego jak zobaczyłam, że jest tutaj ta skrobia, no to pomyślałam, kurczę, też chcę to wypróbować. I akurat zapach tutaj mam wrażenie, że też do tego amarantusa, który tutaj jest obecny, on nawiązuje, bo jest taki słodkawo-kwaskowaty. Wczoraj zastosowałam sobie pierwszy raz ten z mango, no bo on mnie najbardziej interesował, zwłaszcza też, że były tam te proteiny i ja tak czuję, że trochę tym włosom protein potrzeba, ja dawno ich nie stosowałam, więc po pierwszym użyciu ja byłam bardzo zadowolona. Teraz mam takie, wiecie, po nocy trochę odgniecione te włosy, one potrzebują troszkę czasu, żeby wróciły do swojego stanu używalności, ale to na pewno dam Wam znać jeszcze, jak te kosmetyki się spisują, a zerkam tutaj na bok, ponieważ patrzcie, jaka do mnie przyszła paka. Zrobimy sobie unboxing. Recibo. Nie wiem, czy śledzicie Recibo na bieżąco. Jeżeli nie, to zachęcam Was do tego serdecznie, ponieważ na Instagramie oni naprawdę bardzo szybko dają znać, jakie nowości się u nich pojawiają. I ja już podejrzewam, czego się tu mogę spodziewać. Co tutaj mamy? Lekki krem nawilżający. W ogóle bardzo podoba mi się, że postawili na taką tubeczkę teraz w tym kremie. Zaraz to zresztą zobaczycie. Dobra, przejdźmy do najważniejszego, czyli do tego kremiku. Znaczy ja ogólnie lubię z Recibo te ich z pompeczkami, te takie atomizery, no opakowania. Bardzo je lubię, więc to jest w porządku, ale zmiana na taką tubeczkę, powiem Wam, że mnie osobiście to zaintrygowało. Recibo teraz myśli nad zmianą tych opakowań, żeby były bardziej ekologiczne. Powiem Wam, że ja naprawdę podziwiam producentów, że oni tak strasznie idą w ten trend zero waste, bo jednak to jest takie troszeczkę pójście na ugodę, szukanie naprawdę dobrego kompromisu i to jest mega trudne, więc naprawdę zmiana na plus. I tutaj znowu marki kosmetyków naturalnych, Recibo, również różne inne marki. Sylweko również, na przykład w Zielko, wprowadziło
z innego plastiku opakowania, więc cały czas gdzieś ci producenci kosmetyków naturalnych najszybciej starają się trafić w ten trend less waste i to jest też mega na plus, wiecie. Te marki kosmetyków naturalnych, ze względu na to, że to są takie niszowe marki, to oni tak szybko reagują na te wszystkie trendy. Nie boją się, że ktoś ma na przykład od 20 lat stosuje ten sam krem i jak się mu zmieni opakowanie, to on już tego kremu nie kupi, bo powie, za moich młodych lat to było, a nie co to dziadostwo teraz. Mnóstwo konsumentów ma takie podejście, naprawdę. Dobra, przejdźmy do kremu. Bo ja się mogę wam zagadać, opowiadać o tych klientach w sklepach, to mówię wam, to po prostu są czasem takie kwiatki, że ja się chwytam za głowę i pytam, jak? Jak? Ale zapach jest bardzo przyjemny. On mi się trochę kojarzy... Nie wiem, czy któryś już z Recibo Kosmetyk nie ma podobnego zapachu. Nie wiem, czy krem ten miejski? Ale ten miejski dawno miałam, więc nie pamiętam dokładnie. Tak to wygląda. Ogólnie kremik jest bardzo lekki, szybko się wchłonął, chociaż czuć, że on zostaje na skórze i zostawia taką gładką powłokę. No natomiast dajmy mu chwilkę, bo widzę, że on pracuje z tą skórą, że on się cały czas wchłania. I to, co mnie bardzo ciekawi, czyli skład, bo powiem wam szczerze, że ja nie patrzyłam w skład. Wcześniej oni mieli krem lekki, nawilżający w ofercie, ale tam, o kurczę, nie pamiętam, chyba chodziło o jakiś składnik, o filtr. Że dystrybutor surowców zmieniał ten filtr, chyba mikronizował go, czy coś, kurczę, nie pamiętam. Napiszę wam w opisie poniżej, jeżeli... Bo ja wam już o tym w jednym blogu mówiłam. Tam z jednym składnikiem było coś takiego, że Recibo stwierdziło, że się chce wycofać z tego składnika i z tego też tytułu postanowili, że wprowadzą na nowo lekki krem nawilżający. Więc od razu chcę zobaczyć skład, jak on się tutaj prezentuje. I też w składzie tego wcześniejszego kremu był talk. Ja wam też mówiłam na temat talku, że nie należy się go obawiać, bo talk nie wywołuje nowotworu. I o co w tym wszystkim chodziło, cała ta kwestia macie tutaj powyżej. Natomiast wciąż wiele osób uważa, że jednak talk jest to substancja, której powinno się unikać z pewnych względów, mają takie swoje jakieś przeświadczenia. No wiadomo, nie ma co tutaj jakby negować tych osób, po prostu jeżeli ktoś się obawia, nie chce stosować preparatu z talkiem, jest to w jakiś sposób zrozumiałe. Ktoś inny na przykład nie będzie chciał, nie wiem, oleju z pestek malin, bo będzie uważał, że go uczula. Ja na przykład powiem, że no kurczę, ciężko, żeby akurat olej uczulał, bo to nie wnika w skórę, więc może coś innego. Ale ktoś ma takie przeświadczenie, koniec, kropka, czasem z klientem nie ma co dyskutować, tylko powiedzieć, okej, to ci dam coś innego. I tu widzę w składzie... Nie ma talku, ogólnie nie ma żadnych substancji, do których bym się mogła doczepić. Ogólnie Recibo raczej te składy ma ładne. No ja tam, wiecie, jedynie do kwasów się czasami doczepiam, ale tutaj jest wszystko wzorowo, bardzo ładnie, więc będę zabierała się za testy. O, jeszcze zobaczcie, jaki ładny plecaczek. Akurat fajnie, ja tego typu torby używam, więc będę sobie... miałam. Wow! Czekajcie, co to jest? To jest woda taka do picia? Czekaj, nie wiem. Zgłupiałam teraz. Mogłam oglądać dokładnie, co Ewelina mówi o tych zestawach na Instagramie, ale tak tylko co mają nowego i tylko zobaczyć, nie? I nie skupiłam się na reszcie, ale może w tym liście coś piszę. Woda w szklanej butelce dla nawilżenia skóry od środka oraz plecak. Dodatki związane są z ekowyzwaniami, do których zachęcamy na Instagramie. Ekowyzwania to małe, wielkie kroki, które możemy podjąć w celu ochrony naszej planety. Ogólnie fajnie. Ja jak najbardziej, jeżeli chodzi o wodę, to nie piję z plastikowych butelek, tylko... Znaczy ja wiem, że można z kranu i wiele osób pije z kranu i na przykład Adrian namiętnie pije wodę z kranu i on nie rozumie, dlaczego ja muszę mieć ten taki... do przepuszczania, ten filtr taki, ale po prostu dla mnie woda z kranu, a przez ten filtr tylko przepuszczona, w mojej opinii inaczej smakuje. I nawet robiliśmy takie doświadczenie, że wzięliśmy dwie szklanki wody i w jednej, to tak Adrian mi mówił, nie? Że wziął, po prostu nalał wodę do szklanki i mówi, masz tu wody, napij się. Ja tak wzięłam, mówię, fu, to jest kranuba. Jak ty to, po czym ty to poznajesz, kobieta? Ja mówię, inaczej mi smakuje. I wzięliśmy dwie szklanki wody, do jednej nalaliśmy kranubę, do drugiej przez filtr taką przepuszczoną wodę.
I Adrian nie czuł różnicy, ja czułam, ale wiecie, no to są jakieś takie indywidualne preferencje, więc ja sobie po prostu przez ten taki dzbaneczek z filtrem przepuszczam sobie wodę, albo do pracy to sobie w ogóle biorę te butelki Dafi i gdzieś tam na przykład na stacji benzynowej sobie uzupełniam butelkę w ciągu dnia, to po prostu kranową i to jest, dla mnie to jest okej, okay, no nie? Więc woda w szklanej butelce, fajnie, naprawdę fajnie, że Recibo idzie w tę stronę i w ogóle tak uświadamia swoich klientów i opowiada też o tym takim podejściu eko. Myślę, że to jest zmiana na plus, nawet jeżeli są to małe kroczki. Ja też uważam, mimo że ja nie jestem jakoś bardzo mocno związana z tym trendem zero waste. Widzicie, ja mam opory przed na przykład szamponem w kostce, bo ja nie wiem, jakie to ma pH, więc nie chcę tego stosować, no używam dużo tych kosmetyków, to produkuję oczywiście plastik. Nie stawiam, że muszę mieć kosmetyki w szklanym opakowaniu, bo wiem, że to się wiąże z tym, że to będzie po prostu dużo droższe. A skoro mogę znaleźć kosmetyki w lepszej cenie, ja jestem, wiecie, też za tym, żeby dobrze gospodarować swoimi wydatkami. Więc dla mnie osobiście cena kosmetyku również ma wpływ, zwłaszcza jeżeli wiem, że mogę mieć kosmetyk w niższej cenie, a w plastiku, ale będzie dobry, a mogę mieć ten sam na przykład w szklanym opakowaniu, a muszę za niego więcej zapłacić, ja jednak wybiorę ten tańszy. Ale to oczywiście każdy tam według uznania. Natomiast sądzę, że wiele osób ma takie podejście jak ja i dlatego wciąż jest duży problem z tym, żeby ludzie kupowali te szklane kosmetyki, które są droższe, a w szklanym opakowaniu. Myślę, że to jest głównie ten problem. Że jeszcze nie ma takiej świadomości. Ale małe kroki jak najbardziej dają duży efekt, więc na przykład segreguję śmieci, więc na przykład piję tę wodę z kranu tylko przefiltrowaną, więc w taki sposób jakoś tam staram się działać. Na przykład nie używam już tych szczoteczek takich plastikowych zwykłych, tylko kupiłam sobie szczoteczkę elektryczną, miałam też soniczną, testuję sobie tam różne no, takie też artykuły, żeby nie cały czas zmieniać szczoteczkę i wyrzucać plastik. Ja wiem, że te głowice też się wyrzuca do tej szczoteczki, ale powiedzmy jest to mniej plastiku, taki właśnie kompromis jakiś, to nie jest łatwy temat. Ja tu specjalistą też nie jestem absolutnie, nie próbuję się robić za specjalistę, więc też jakby mi piszecie, że czemu ja nie robię tak czy tak, bo jestem normalną taką osobą, powiedzmy przeciętną, która ma takie podejście, że jednak ten plastik trochę nam ułatwia życie, no nie? Czy ogólnie niektóre rozwiązania, które nie są eko, ale one nam bardzo życie ułatwiają i ja tutaj nie jestem wyjątkiem. Ale pojawia się coraz więcej nowych rozwiązań, nowych możliwości, więc mam nadzieję, że to wszystko też będzie szło w lepszym kierunku, bo rozumiem, że jest to jak najbardziej ważne. I jeżeli tylko pojawią się jakieś takie naprawdę fajne, pojawiają się takie fajne rozwiązania, jak na przykład to, że nie muszę pić kranówy, skoro mi nie smakuje, tylko mogę ją sobie przefiltrować, to ja jak najbardziej się na to przerzucam, bo to jest fajne. Zobaczcie, wczoraj robiłam unboxing na live, pierwszy raz na live. To są nowości Eveline, 3 kremy, seria Biovegan i to są kremy naprawdę o ładnych składach. Warto sobie na nie zwrócić uwagę, zwłaszcza, że one, akurat kiedy ja to nagrywam, kosztują 16 zł na promocji w Rossmanie, natomiast normalna ich cena będzie poniżej 20 zł, więc warto się nimi zainteresować. Ja właśnie się szykuję do robienia zdjęcia produktowego, dlatego tak to ładnie wygląda. Jest to, patrzcie, takie odrealnione. Kto normalny trzyma komutkę pod kątem, a na niej poduszkę i jeszcze jakieś światełka. Oczywiście, że nikt, tylko ktoś, kto chce robić zdjęcie produktowe. No Mimi aprobuje, pomaga, bardzo jest pomocna. Więc zobaczcie, tak te kremy się prezentują. To jest ultra nawilżający i on jest taki, jeżeli chodzi o konsystencję, pośredni. Ten odżywczy jest ciut gęstszy. Ten jest lżejszy, ale wszystkie się ładnie wchłaniają, żadnej tłustej warstwy nie zostawiają, nie są lejące, są takie całkiem zbite, ale ładnie, ładnie się wchłaniają. Myślę, że pod makijaż, nawet mineralny, one się będą spisywać. Mimisiu, czy ty też chcesz? Kremiś? Ty sama jesteś takim kremisiem i tobie żadnego kremisia nie trzeba, bo piękne są kotki, idealne. Żadnych kremów nie potrzebują, nie to co matka musi się ratować i konserwować, tak? Tak. Jej majestat.
Weekendowy vlog zbliża się ku końcowi, ale jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć. Umówiłam się na korekcję nosa do pana doktora Wysockiego w Polanicy Zdroju. Już naprawdę od wielu, wielu lat gdzieś tam myślałam o korekcji nosa i przeglądałam sobie pracę różnych doktorów, oglądałam ich sobie tak na bieżąco, na przykład na Facebooku, na Instagramie, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Miałam wybranych jakby kilku, do których chciałabym się udać, między innymi właśnie do pana Wysockiego. I na przestrzeni kilku tych lat cały czas podglądałam, jakie się pojawiają o nich nowe opinie, ponieważ zauważyłam, na przykład była taka tendencja, że na przykład w jednym roku jakiś lekarz miał super opinię, a przez to, że ja widziałam, o, on ma super opinię, dobra, to ja mam go na takiej swojej liście. I potem obserwowałam i na przykład gdzieś tam zaczynały się pojawiać jakieś gorsze komentarze, znowu lepsze, gorsze, ale wiecie, z takimi delikatnymi rzeczami jak jakieś operacje chciałabym naprawdę udać się do profesjonalisty, osoby, która budzi ogólne zaufanie i wiele pacjentów jest zadowolonych z usług. Dlatego ja sobie to po prostu monitorowałam od kilku lat, przy okazji gdzieś tam sobie odkładałam za skórniaki na tego typu zabieg. I w ten sposób chciałam to właśnie zrobić, żeby to nie było takie na hura, że na przykład w tym momencie nic więcej wcześniej nie wiem na ten temat, siadam do komputera, czytam opinię, o ten ma dobre, dobra, to się umawiam. Nie, ja do tego podeszłam jak do wszystkiego, czyli ja mam czas, na spokojnie, mi się nie śpieszy, zróbmy to powoli, ale tak, żeby było dobrze. No więc kiedy już po takich kilku latach obserwacji stwierdziłam, dobrze, mam tego specjalistę, do którego faktycznie chcę się udać, no to zdecydowałam się na kontakt. I zadzwoniłam po prostu pod numer podany na stronie i już wtedy bardzo miło się zaskoczyłam, ponieważ ja spodziewałam się, że odbierze pewnie jakaś pani sekretarka, asystentka, pielęgniarka w klinice, ktoś w ten deseń, a tu się okazało, że telefon odbiera osobiście ten doktor. Więc dla mnie to już było coś nieprawdopodobnego, ale on wtedy był na jakimś wyjeździe i poprosił, żebym skontaktowała się z nim po godzinie 6. I ja wtedy po godzinie tej 18 dzwoniłam do tego pana doktora, ale on nie odebrał. Ja też, wiecie, jestem taką osobą, że ja nie chcę być nachalna. Wiedziałam, że skoro on gdzieś jechał, być może spotkanie się przedłużyło, być może gdzieś operuje, cokolwiek. Nie chciałam też, żeby on miał takie przeświadczenie, że o, ktoś tam cały czas do mnie wydzwania. Więc stwierdziłam, dobra, zadzwoniłam po 3 razy w przeciągu właśnie chyba 15 minut, w sensie co 15 minut, więc do 19 to stwierdziłam, dobra, to najwyraźniej nie może odebrać, nic się nie dzieje, zadzwonię w inny dzień. Później akurat był taki czas, że ja starałam się w ciągu tygodnia cały czas do niego dodzwonić, ale też tak swoim sposobem, czyli zadzwoniłam raz, nie odebrał, okej, spróbuję jutro. No i kiedy w końcu się już do niego dodzwoniłam, to słyszę, gdzieś tam kobietę w tle, no może właśnie pielęgniarka, może jest właśnie w pracy, no skoro odebrał, to pewnie tak, ale za chwilę słyszę dziecko. I tak mówię, ja chyba panu przeszkadzam, a on mówi, że właśnie wraca z urlopu, ale oczywiście nic się nie stało, że ja nie musiałam przecież o tym wiedzieć i tam w jakiejś sprawie dzwonię, więc miał po prostu urlop. Ale sam fakt tego, że osobiście odbiera, osobiście umawia i w ogóle ten lekarz też mnie tym bardzo zaskoczył, że on od razu pamiętał moje imię. Od razu jak mu podawałam numer telefonu, on poprosił dwukrotnie, żebym mu przedyktowała numer, to już po prostu początek numeru pamiętał, czyli musi mieć świetną pamięć, albo faktycznie tak podchodzi bardzo po ludzku do pacjenta, co uważam, że jest bardzo rzadkie w obecnych czasach. No i tak, terminy na korekcję nosa są bardzo odległe, co ja sobie z tego też zdawałam sprawę, bo ten lekarz się mi pyta, a pani kiedy by chciała tą korekcję? Ja mówię, no jak najszybciej się da. I słyszę taki jęk. Ja mówię, ale zdaję sobie, że terminy są odległe, to proszę mi tam powiedzieć. Więc umówiliśmy się na odległy termin. I ten lekarz też mówi, uff, to dobrze, że pani jest zorientowana, że na to się trochę czeka. Więc wygląda to tak, że w styczniu umówiliśmy się na konsultację, na wizytę właśnie z omówieniem tego, czy z moim problemem coś da się zrobić, jak on to widzi, jak ja to widzę. Pewnie wtedy omówimy też wszystkie wskazania, przeciwwskazania, inne rzeczy. Muszę się w ogóle teraz tak od wczoraj nic, tylko myślę o tym, jakie pytania muszę zadać takiemu lekarzowi, bo są takie podstawy, jak właśnie wskazania, przeciwwskazania, ile to się goi, to można znaleźć na internecie, więc jakby to mnie nie interesuje, tylko takie indywidualne kwestie, jakby ja mam krzywy nos, ale nie taki, że jest tu jakoś pofałdowany,
tylko on jest przesunięty tak. I po prostu nie znalazłam na przykład informacji na temat tego, czy z taką korekcją coś da się zrobić, bo mam wrażenie, że to już jakby chodzi nie tylko o chrząstkę, ale też o kość. Nie wiem, nie znam się już właśnie na tym, dlatego takie już bardziej jakby indywidualne pode mnie pytania, których no nie jestem w stanie znaleźć w internecie, bo chodzi o moją anatomię, to myślę, że coś takiego muszę mu pytania zadać. Na pewno będę musiała zaznaczyć to, że jestem uczulona na penicylinę, bo to jest no tak uczulenie po prostu na znaną substancję i szeroko stosowaną, że żeby nie doszło do żadnych komplikacji, więc muszę sobie to wszystko po prostu pozapisywać. Pytania, jakie chcę zadać, i w styczniu mam właśnie wizytę taką, żeby po prostu porozmawiać, bo to jest mega ważne. Jak idziecie też na jakikolwiek, nie tylko chirurgia plastyczna, ale medycyna estetyczna, do kosmetologa, to jest mega ważne. Nie umawiać się od razu na zabieg, tylko najpierw umówić się na konsultację, porozmawiać z tą osobą, bo jeżeli na przykład ja teraz jestem zachwycona tym lekarzem, ale gdyby się okazało, że my się spotkamy i mi nie będzie odpowiadało to, jak ze mną rozmawia, to jak widzi mój problem, to jak do mnie podchodzi, to ja się wtedy nie zdecyduję na zabieg. Ja powiem, ja to muszę przemyśleć, gdybym stwierdziła, że nie chcę, odwołam wizytę. To jest dla mnie mega ważne i dla Was też powinno być, że zawsze idziemy do obcej osoby i musimy jej zaufać, więc musimy czuć zaufanie do takiej osoby. A jeżeli chodzi o samą korekcję, to będzie to marzec 2021 roku. Na pewno będę Wam dawała znać, co i jak, być może ktoś z Was też o tym myśli i jest ciekawy. A widzę, że na YouTubie wpisuję korekcja nosa. Czasami są pokazane jakieś efekty przed i po, ale żeby to ktoś tak bardzo, bardzo dokładnie udokumentował wraz z pokazaniem profilu, coś tam, coś, chciałabym to zrobić tak naprawdę, bo wiecie, zawsze jak tam siadam przed Wami, to jakoś tam się staram, żeby nie było widać jakichś pewnych mankamentów. No myślę, że każdy tak robi, że jak robi sobie zdjęcie, to chce wypaść dobrze i jakoś się ustawia. I ze mną nie jest inaczej. Natomiast chciałabym się przygotować i zrobić taki film, że pokażę Wam wszystko jak na kartce, tak czarno na białym. Słuchajcie, nawet mam zrobione zdjęcie u fotografa, tak, bo miałam robione do wizy, tak z profilu, gdzie widać każdą asymetrię mojej twarzy, więc zamierzam to zdjęcie sobie też wziąć do tego lekarza i może Wam potem właśnie na podstawie na przykład tego zdjęcia coś pokażę. No naprawdę, chciałabym Wam pokazać, jak było przed i później właśnie, jak było po. Więc dobra, zobaczymy, jak to będzie. Na razie plany są duże. Przepraszam, że tak rozwinęłam, ale po prostu, no mówię Wam, od wczoraj, ja wczoraj nawet zasypiałam i tak jeszcze szturcham Adriana i mówię, będę miała prosty nos. Więc no mega, mega się po prostu cieszę, tylko i wyłącznie o tym myślę. Dobrze, kochane, trzymajcie się ciepło i widzimy się w poniedziałek w kolejnym filmie. Cześć!